Witam Was bardzo serdecznie, witam gości Was z Gruzji, witam część naszych gości i uczestników z Polski. Mam nadzieję, że ten dzień spędzimy przede wszystkim w bardzo miłej atmosferze, ale też będziemy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i ja będę miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym dzisiejszego tematu, o którym za chwilę opowiem. Zalian Mocharuli war, czujeni się chwedri, sara marto mocowuli stum rebi, sara met polone lebi z chrydanac, rumuli z kwestia rebian, tam maks zalian didi medirum, kauzia reptertmanic, kamoc tylebas, robot ciemsas, a sobie tkwensas, da sabolo dżamsi, mi wygept, siedeks. Nazywam się Bartosz Wilczyński, jestem promotorem kulinarnym i winiarskim. Zajmuję się zawodowo tematyką winiarską i produktami lokalnymi, a także enoturystyką i strategiami. Dziękuję, Bartosz Wilczyński. Da dziritadi czemisak miano baris es promocja produktebis da meguineobis sakithebshi da vetsdebi rom tvens kargat gagagebinot. Przyjechałem z Krakowa, który jest bardzo gruziński, dlatego że te związki Krakowa z Gruzją są od dawna. No i jeżeli się interesuje ktoś winem, to wino gruzińskie jest, powiedziałbym, tym stałym elementem z dużą przyjemnością, którym się interesujemy i które bardzo często trafia na spotkania, na degustacje i wszelkiego innego rodzaju wydarzenia. Czarmoszubit da ciamosuli war Krakowidan, da Krakowi gantkmuliaris imitrum pcidru kawsirebiak Krakos sakartwelostan gansakutrebit ruinis sakit hepsi da vestebi rum es kawsirebi gawa grmao da gagacno tupro detalurat. Trzy zdania o sobie i o doświadczeniu, którym chcę się z Wami podzielić, bo to jest doświadczenie zawodowe, przy czym chciałbym, żebyśmy dzisiejsze to spotkanie przede wszystkim potraktowali jako pewnego rodzaju wymianę i doświadczeń i dyskusji, bo ja będę się dzielił swoim doświadczeniem, ale będę też pytał o Wasze. Dgamandeli lekcja i knebam im tema zerom me kagizieret ciems profesjul. Hedwas, czym z profesjul gamoc tylebas, magram amastanawe, tydy siamow nebit, mi wygep, tkuen ganac, tkuen z gamoc tylebas, te gauziero tertmanec, sajertot. O moich osobistych związkach zawodowych z Gruzją za chwilę Wam opowiem. Zresztą Gruzja będzie się pojawiała tutaj w tym naszym spotkaniu bardzo często, bo ja będę się odwoływał do moich doświadczeń gruzińskich, jeżeli chodzi o spojrzenie marketingowca, czyli osoby, która się zawodowo zajmuje marketingiem i strategiami i obserwując to, co się dzieje po części z winem gruzińskim w Polsce, ale obserwując to, co zauważyłem u Was, jeżeli chodzi o enoturystykę, o markę, czyli branding, to czym się będziemy dzisiaj zajmować. Dziritady sakit chyba romel na ganu i chylu, to jest ciemi gamoc tyleba huinis pedagogis marketing jest peroszy, romel z wicirom sakartwelosic gamoc tyleba max, a se odkład rachteba da rogorchteba. Da asewe vestebir rogorme gagizierot enoturistikis, esegi ahali mimdinare ubis enoturistikis sapuzulebi ak. Cała nasza czwórka, a w zasadzie piątka, jest może oprócz Kamila, który bezpośrednio nie jest związany z Gruzją, czyli dwóch moich następnych kolegów, czyli Mariusz Kapczyński będzie z nami w Gruzji, ale i Wojtek Bosak, i Radek Froń to są moi koledzy, którzy są również związani tematycznie z Gruzją. Wojtek Bosak zajmuje się od wielu lat, ja się zajmuję od dobrych kilku lat tematyką gruzińską i winiarską. Również w związku z tym będzie mi, mam nadzieję, trochę łatwiej zdecydowanie z Wami rozmawiać, znajdując taką wspólną płaszczyznę rozmowy.
wart odcheuli, de chamotwala, bosaki, jeszcze... Radek Froń, to jest prawnik, Froń, mój Radek, przyjaciel. Tak, i... Radek Froń. Romlebic zusta tam, Sakartvelos mimartulebit musiałobt, kwaks kawsirebi Sakartveloshi, da wectebit rom raczej zleba, raczej dla kargat, kauchsna to jest tema, marketing jest tema, Sakartvelos winowibis, aramarto Polonecie, aramet Europaszec. A Mariusz Kapczyński, który też jest od wielu lat związany z Gruzją, też dołączy do nas w Gruzji. Wszyscy możemy powiedzieć, że jesteśmy ambasadorami wina tutaj w Gruzji. Ja prawidłowo tłumaczę. Oj, przepraszam. Dobra, dołączy do nas jeszcze Mariusz Kapczyński, który jest również od wielu lat związany z Gruzją i możemy powiedzieć śmiało, z prawdziwą przyjemnością, że jesteśmy, powiedziałbym, ambasadorami gruzińskiego wina i na pewno kibicujemy winiarstwu gruzińskiemu w Polsce. Siemogu irteba, czuen Mariusz Kapczyński, da czuen masta nertat, da naczenepta nertat, wart romit czuen elczebi, sakartuli, Winis Elchebi, Polonecci da, Sajertot Europaszczy da, Wstilopt, Kawitanot, Esagit Himnet. Dwa, trzy zdania. Jestem oprócz tego, jestem jurorem winiarskim i serowarskim, zawodowo oceniającym wina. Mewar eksperti, Winis da, Kwelis, Szepasebasi. Do wina dołączyłem jedzenie, no bo jak sami wiecie, to nie ma wina bez jedzenia, a jedzenia bez wina. W związku z tym zajmuję się również i pomagam polskim serowarom takim farmerskim. Jestem szefem jury, serowarskiego jury na dużym konkursie w Polsce. Ho, jest wino misatane blis. Sakoj bis saczmy zgarecie arar sebobs, a mi tom echla me erdroula twark i deu chwelis carmoje bis specjalisty da aucileblat ertmaneci watauseb amor punkcjas. Rogorz winis promotori da asewe chwelis carmoje belta poloneci chwelis carmoje belta carmo madgeneli. I zdecydowanie wspieram producentów produktów lokalnych, którzy robią produkty naturalne w wielu familijnych przedsięwzięciach, którzy mają odpowiedni stosunek do tego, co robią i do natury. Da, stylu obchowel twist, rom adgilobrywi carmoebis, ak polonici, adgilobrywi carmoebis, permeruli, მეურნეობების პრომოტორი ვიყო და აუცილებლად მათ გაუწიო რეკომენდაცია. Enoturystyka i marka winiarska jest bardzo silnie związana z miejscem. W związku z tym akurat tu mam taką przyjemność, że realizowałem w Polsce kilkadziesiąt tak zwanych strategii dla miast i regionów, dla obszarów i mogłem je można w to włączyć enoturystykę i turystykę kulinarną, która się w tej chwili bardzo mocno rozwija. Es enoturystyka gasa kutrebitaris damoki debuli im adgilobriu pirobebze, adgilobriu situacjaze, geografiaze, da wstylu powoltwis rom dawa kawsiru ertmanetan es orim cneba, es egi geografia da enoturystyka. Mam przy okazji przyjemność bycia współautorem części enoturystycznej i brandingowej, ponieważ jestem, tak jak moi koledzy, wykładowcą w polskiej praktycznej szkole winiarskiej tutaj w Jaśle. Da wstylu powoltwis rom wicho am winis temasi war eksperti da w stylu prom kowaltwis wiko sakmis kursi. Jesteśmy u was, bardzo mi miło. Mieliśmy również przyjemność, bo tak również byłem koordynatorem jednej z wypraw wyjazdów prasowych dla polskiej ekipy i współpracowałem z Georgian National Tourism Administration między innymi. Tak, wiekał je Sakartvelosi kargatwiczną tkwęc Chares, da, ager suradze czas, czyli mgzauroba, da, tanam szuromloba, jest firma, Georgian National Tourism, no, turizm jest administracja. GTA. I generalnie również, ponieważ mam tą przyjemność
bycia, powiedziałbym, w stałym kontakcie z kilkunastoma waszymi kolegami. Znam się z wieloma winiarzami. Jest mi również miło zapraszać ich do takich naszych projektów również mediowych i między innymi również kontaktów takich, które owocują audycjami, na przykład radiowymi w naszym Radiu Kulinarnym. Chaos Biuri Nacnobi, Tekargi Megobarycki, Sakartolo Shiromel Tanam Shomlupt, da Mudmiwa Twake Tept, Ragaz Audici Eps, Segi Carmod Geneps, Radio Sada, Telewizja Ak Polonic. Ponieważ chciałbym potraktować. Drodzy panowie i panie, panie i panowie. Cyrpaso, batonebo da kalbatonebo. Przechodzimy do zasadniczych tematów naszego dzisiejszego spotkania. Kadał Diwart, Cyreul Sakit Hebze. To będą dwie części, które się bardzo ściśle ze sobą wiążą, ale ze względów na to, żeby one były dosyć klarownie przekazane, zostały przeze mnie podzielone. Czyli tema ikneba orga kopilebiani. Magram imistis rom zalien detalurat mogakhsenot mek ide upro daukhavi natsilebat. To jest enoturystyka jako działalność winiarska, która może przynieść określone korzyści, za chwilę o niej porozmawiamy. Es aris enoturystyka romelsats karkoeuli moaqs ghirebulebebi tsarmoeblistvis. I w ramach promocji zarządzanie własną marką i marką winiarską, która tak naprawdę stanowi podstawę do tego, żebyśmy zaistnieli na rynku, żebyśmy funkcjonowali i żebyśmy mogli po prostu sprzedawać. Da, zirytady pryncypebi, romlicat, cienszegwizlija, gawidet, bazarze, da, bacarmo, cieni produkcje, romelicikneba, chiluadi, a setkot, bazarze. Oba te obszary tematyczne bardzo ściśle się wiążą, bo rozmowa o marce winiarskiej, a o tym, czym dokładnie jest, będzie cały czas przenikać nam tę pierwszą część dotyczącą enoturystyki, o której za chwilę zaczynamy. Es oriwe spero, zalian cidrotare certmenci, dakao shirebulida, detalura tagichsnit, rashim dgomareobs es cidro urtiertuba. To kilka tematów, które poruszymy w czasie tego spotkania, teraz troszkę przed obiadem i chwilę po obiedzie. To będzie między innymi o czym myślimy, jeżeli chodzi o enoturystykę, jeżeli my myślimy o tym jako winiarze. Tak naprawdę trochę o tym, jakim jest ten enoturysta, co ma wpływ na tą naszą ofertę, czyli to, co my nazywamy trendami. Enoturystyka, როგორც ასეთი ჩვენი შესაძლებლობების, ჩვენი მოქმედების სფერო, ასევე თანამედროვე ენოტურისტის სახე, ასე ვთქვათ, და მისი მოთხოვნილებები და ტრენდები, რომლებსაც აქვთ გავლენა ჩვენს წინადადებაზე. Cały czas będę się dzielił takimi swoimi doświadczeniami i obserwacjami z jednej strony z rynku polskiego, a z drugiej strony trochę poprzez pryzmat gruziński, który miałem i mam okazję obserwować z praktycznego punktu widzenia, jednocześnie zawodowo i sam jakby patrząc na enoturystykę jako uczestnik tej enoturystyki. Dam am kola prys ganu chilaut profesjonalu czrilsic, da im czrilsic, rasac kuja, რომლის გამოცდილებაც მე მაქვს ქართულ მეღვინეობასთან და ქართულ ენოტურისტიკასთან დაკავშირებით. Na początek chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, co tak naprawdę jest naszym celem jako winiarz prowadzący działalność enoturystyczną. I teraz na moment chciałbym zrobić taki zabieg myślowy. Zgim tawari aris ganchuni tot, ra aris chuni mizani enoturystykas saertot. Chciałbym, żebyście na moment przestali myśleć o sobie, że jesteście tylko wyłącznie winiarzami. Tawari rom tkwenekla taiwiskot rom hart, cholodam cholod, winis carmoeblebie. Tylko pomyśleli o tym,
że również jesteście takim rodzinnym, własnym biurem enoturystycznym, oferującym różne usługi enoturystyczne dla swoich gości. Dam holodam holot imaze i pikrotechla, amcucirum hart meurne, romelsac się udzlia, schwada schwa, się tała ze bebi, miscez enoturystep, da, es się sa zrobił bebi, gai jazrot. Bo myślenie o enoturystyce to nie jest tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim punkt widzenia winiarza, ale również punkt widzenia gościa, który przyjeżdża albo korzysta z enoturystyki i chce, żeby jego potrzeby zostały spełnione. Ak aramarto am semtchowasi, aramarto titon mepatronis, titon meurnis, hedwaris, tawari, ak tawari aris, kideu hedwa im turistis, romelis chamodis, da misi shegznebebi, da misi molodinebi, am meurneobasi, saerto, taj ristuis chamodis. I im lepiej spełnimy tego, jego oczekiwania i potrzeby, tym jest większa szansa, że będziemy to robili po prostu lepiej. Racu pro achlos wiknebit i motchuni lebeptan, romelis gaacznia, turist, da sieutała zept. Imas, racmas, surs, mi tu pro metat wiknebit, armat emulebi, amsakmeś, saertot. I do tego zrobimy takie cztery podstawowe jakby założenia, jak to się mówi, planowania albo takie strategiczne. Czyli w takiej naszej strategii zrobimy takie cztery w tej chwili założenia, cztery cele. Odchmizans dała sachele ptechla, romelic i kneba, czentys gamsa zureli, amsak mianobaś. Musicie pomyśleć w pierwszej kategorii, że moja winnica, czyli to miejsce, które prowadzę, to moje rodzinne przedsiębiorstwo równa się turystyczny produkt rynkowy, czyli produkt w znaczeniu również usługa turystyczna. Tawari arisrom carmowit ginot da dawrcmundet imasirom czueni wenachy, czueni terytoria aris rogors turistuli produkty. Roz się zazlebelie ichos rogors turistuli produkty. Ale w wersji, jak my to nazywamy, skomercjalizowanej. Ho, magram komercji z ganchryt. Co oznacza, że to, co my oferujemy, nadaje się do sprzedawania, a nie tylko myślimy, że nam się, że się nadaje do sprzedawania. Is rasac czuń w pikrot, kak idwadia. Dara ubralot w pikrotrom się izleba gaich idos. Tak, cel numer dwa, ten taki drugi, to jest numer dwa. To jest ten, który odwiedza naszą winnicę, równa się enoturysta i to jest ten stały element, który nam umożliwia w tym momencie dodatkowe korzyści finansowe, tak? Tak. Tawari arisrum, a jest enoturysty, ganwi chilot, rogorc, czueni finansurim, dgomareubis, erterti, dziritadi, szemadgeneli na cel, romelsac muaks, czuentuis, psiketeebi. No, amsiem tchowasi finansuri, psiketeebi. Oczywiście. Nikt nie ma nakazu, żeby prowadzić enoturystykę. Można tylko produkować wino, można je wytwarzać i sprzedawać, no ale o korzyści enoturystyczne są oczywiste, o których za chwilę porozmawiamy. Tak? Jeżeli prowadzimy tę enoturystykę, to musimy jakby założyć, że to ten klient jest cały czas fragmentem tej naszej działalności gospodarczej i musimy o tym myśleć w ten sposób. Arawinar da zusteps, arawinar da zaleps, meurnesrum. Холодам холод ено туристиказе имушаос андам холодам холод хурзнис моқваназе да гвинис цармуебазе титон эс туристемис мозидва унда мохтес ай мудмиват асе вткват ра унда шейкнас пиробебиро модиодес да модиодес туристи ено туристи эс салке сва ситуација цел трети до которого ми дążymy. To dążymy do takiego jakby stanu naszej działalności, żebyśmy wypracowali to, o czym będziemy rozmawiali, własną silną markę winnicy, która będzie powodowała pozytywną decyzję klienta o wyborze naszego wina, o wyborze naszego miejsca enoturystycznego, o wyborze biura turystycznego, które do nas przyjedzie. Tawari arisrum tytuł klientem, samen enoturystem, sieekmnat. Sieekmnat jest gansda, romes czueni, konkretuli, tytueulis,
მეურნეობა არის მისთვის პოზიტიური და კარგი. Და ამის მერე შეიქმნება წარმოდგენა ტურისტების მიერ გარკვეული კონკრეტული პროდუქტის და კონკრეტული მეურნეობის მიმართ. No i czwarty cel, który się wiąże z tymi dwoma, z tymi poprzednimi, to jest tak, że w oczywisty sposób również, co jest bardzo ważne w przypadku polskim, sprzedaż na miejscu wina plus enoturystyka to jest szansa na zdecydowany wzrost dochodów i szansa na rozwój. I za chwilę powiem jeszcze dlaczego. Da, tawari, meotche mizani aris. Ის რომ ენოტურისტიკა გვაძლევს შემოსავალს, რომლითაც შეიძლება განვავითაროთ ჩვენი მეურნეობა შემდეგში. Bo przy wielkości wielu winnic średnich pomiędzy 2 w tej chwili do 4 hektarów enoturystyka jest bardzo ważnym źródłem przychodów, bo tak mały areał nie pozwala dobrze prowadzić działalności i utrzymywać jej w pełnej rentowności. ესე იგი, ამ შემთხვევაში პატარა მეურნეობების შემთხვევაში 2-დან 4 ჰექტარამდე. Вот моцлуვი, przepraszam, ещё не до конца. Так. Არის ძლევა საშუალებას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ვენახით და მხოლოდ და მხოლოდ ამ ღვინით შეინახოს თავისი თავი მეურნეობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ენოტურისტიკა არის პლუსის დამატებითი საშუალება, რომელიც განვითარების Popatrzmy teraz na tą enoturystykę trochę szerzej niż tylko z takiego punktu widzenia polskiego czy gruzińskiego, ale popatrzmy na to jakby jako zjawisko, które dotyczy wielu krajów i wielu krajom przyniosło zdecydowane i znaczące przychody branży winiarskiej. რომლებმაც განაპირობა სხვადასხვა ქვეყანაში ამ მეღვინეობის მცირე მეურნეობების განვითარება. Bo trzeba popatrzeć na to, no, jak to robią kraje, jak to robią regiony, które na tym tak naprawdę wyrosły i ich potęga winiarska również jest zbudowana na enoturystyce. Chaj, magali tistuis ganwichilav, randomime kwekanas, romelsic enoturystykam didi roli shiasrula am kwekhnebis მეღვინეობის რუკაზე გამოჩენისთვის რა. აი მაგალითად ხო არისო ადრე ჩილე არისო, ზელანდია არისო. Zachwilę. To zróbmy małą podróż z winem, czyli kawałek turystyki albo turystyki winiarskiej. Tak. To będzie jedna z niewielu tak zwanych definicji albo określenia takiego obszaru tematycznego. Ჩვენ განვიხილავთ რაღაც გარკვეულ სფეროს ამ ენოტურისტიკის თემაში. Dla łatwego zrozumienia jeszcze mamy ją też w materiałach, a jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To co macie w materiałach jest pewnego rodzaju tylko kwintesencją, wyciągiem z tego co tutaj się pojawi. Tak, to są takie punktowe rzeczy. Ის რაც თქვენ გაქვთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ამონაწერი და კონკრეტებული. Magram ჩვენ უფრო ფართოდ განვიხილავთ ამას. Chciałbym, żebyśmy myśleli o enoturystyce, niezależnie od tego, jak, czy to jest Polska, czy to jest Gruzja, właśnie w takim zakresie, jak możemy ją zaoferować klientowi, to znaczy pomyślmy o enoturystyce jako formie aktywności, która polega na odwiedzaniu miejsc związanych z winem, ale i z kulturą, na które składają się co najmniej 3 części. Tawari არის რომ ჩვენ ახლა აბსტრაგირება გავაკეთოთ ადგილმდებარეობიდან და ასე შემდეგ და ვიფიქროთ მხოლოდ და მხოლოდ სუფთა ენოტურისტიკაზე, რომელიც განპირობებულია ძირითადად სამი პირობით. Elementy oferowane przez samego winiarza, przez was, to jest wino i to, co wy zaoferujecie swojemu turyście w miejscu, w którym pracujecie, czyli w winnicy. Ერთი არის ის, რას თავაზობთ ენოტურისტს ადგილობრივ.
Ale na tym się jakby nie kończy i w tej chwili również patrzę na część jakby polską, dlatego że dla mnie i w pełnym tego słowa znaczeniu enoturystyka wiąże się również z tożsamością kulinarną danego miejsca, bo wino jest zazwyczaj częścią kultury kulinarnej. Da, me ore rasakuruli ya enoturistika da winis mohmareba kulinaris gareshe she uzlebeli ya. Wam nie muszę mówić, że ono się opiera absolutnie na produktach tu i teraz, bo praktycznie nie miałem możliwości niespróbowania tego, co jest na stole w wersji, która nie byłaby stuprocentowo lokalna. Aha. Esegi armkonie shemtkhova gamesinja tkwat raime wino supris gareshe, da? Ale trzeba mieć świadomość, że tą trzecią częścią związaną z enoturystyką jest bardzo ważny element, jakim jest zwiedzanie, albo jak to mówimy, doświadczanie miejsc w tym momencie turystycznych, regionu, w którym wy funkcjonujecie. Bo wino też jest jakby częścią geograficzną danego miejsca. I to jest bardzo ważne w enoturystyce. Dam tawari, aris, kiedy my same piroba, jest aris, im gishtesaniczno ubebis. Shetawa zeba, tatwali reba, enoturistebis twis, romelic aris, am region. Shain magaltat kacheci, tak gremi ikneba tu. I nie tylko, wielkiej Kacheti, ale naszej najbliższej okolicy. Nie, ja powiedziałem na opak, bardzo konkretnie, lokalnie. I to jest drugi ważny element. To jest taki pakiet dwóch rzeczy. Takich elementów namacalnych, fizycznych, jakim jest zwiedzanie, degustacja, rozmowa, butelka wina. Tawari aris sam shemtkhova shikideu eseti mitsodeba, rogorits aris tavistava tskhadia, saubari, winis dalewa, gaseirneba. Skweba, do tego wyżywienie, nocleg i to jest ta namacalna. Gamis gateneba, da se shemdek. Ale drugą ważną częścią to jest to, co my nie nazywamy taką nienamacalną częścią. To jest to doświadczenie z bezpośredniego kontaktu z winiarzem, z winnicą, z atmosferą tego miejsca, bo to też jest częścią enoturystyki niezwykle ważną, która decyduje w wielu sytuacjach w ogóle o sukcesie enoturystycznym. Esaris gamotstileba, gamotstilebis gaziareba, turistis twis, titon mevenachista, me patronis mir. Trzeba mieć jakby świadomość do tego, że jak będziecie zabierali się wspólnie albo osobno za coś, co będzie takim waszym planem enoturystycznym, to należy myśleć nie tylko o własnej winnicy, ale myśleć również o tym, o czym zaczęliśmy mówić, o pewnej wspólnocie, którą my możemy razem stworzyć jako pewna wartość enoturystyczna takiego mikroregionu. Ale aramarto sakutari venachis, aramarto sakutari meurneubis enoturystykat miczneva, aramet aj garkouli gaertia neba, da teli garkouli rejonis, regionis enoturistul zonat miczneva. Bo to jest tak, że mamy strategię enoturystyczną Gruzji całościową, potem możemy mieć takie strategie, które dotyczą na przykład poszczególnych regionów, ale możemy mieć takie mikrozony, jak kolega tu opowiadał, tak? Która dotyczy pewnego tylko określonego obszaru, który będzie miał swój pomysł na enoturystykę. Będzie robił swoje święto, które się będzie wyróżniało, swoje wydarzenie na otwarcie, zamknięcie sezonu. Esegi mi garda imisaru aim tlianat sakartvelos enoturistika mere regionebis enoturistika, magram ai konkretuli enoturistika, romelis dapuznebuli ikneba adgilobriv ghisheshanishnaobebze da adgilobriv traditsiebze. Igive ragats ai romavigot lasharoba vtkva tan tavisi adgilobrivi
I to myślenie o enoturystyce nie może się tylko ograniczać tylko wyłącznie do waszego miejsca, ale musi być rozpięte jeszcze wokół, tak? To znaczy z sąsiadem, który świadczy jeszcze dodatkowe usługi, albo z, powiedziałbym, z przewodnikami, albo z ludźmi, którzy tak naprawdę powodują, że ci turyści mogą coś zrobić jeszcze oprócz wizyty w waszej winnicy albo święta, bo to jest bardzo ważne. Kom tawari ari sara marto shemovi parglot chveni adgilobrivi regionit aramet mezobeli regionebis gatsnobit igive turist enoturistebs ro gavatsnot karkveuli mosazgure momijnave regionebim. To pomyślmy teraz, co daje enoturystyka takiemu turyście, niezależnie od stopnia zaawansowania wiedzy winiarskiej. Trzeba uzmysłowić sobie jedną rzecz, że enoturystyka to jest po prostu forma spędzania wolnego czasu. To jest rozrywka przede wszystkim. Unda gawi tawali suno pirulikshi isrum enoturystyka esaris tawisupali drois gamokeneba. Poza wyjątkami, takich, którzy przyjeżdżają w pracę zawodowo próbować albo pić wino, albo opisywać wino, to 98-99% enoturystów przyjeżdża po prostu w formie krajoznawczej. Garda i miserom zugierty turysty, ciamodis, praktykulat, tuatari, serty procenty, ory procenty, subta profesjuli. Gagebit, rum unda gasinjos, unda shiamotsmos, shiatakmos. A, certo, momsuleli, me shelba davarka turisti, shelba ardavarka turisti, magram. Czyli przede wszystkim... Przepraszam, jeszcze nie do końca choda. Tawari aris rum otmozdat chrameti, otmozdat chrameti procenty, chamodis rogorc, aj drois gasatarebla. Kartulat rum tkwad sagula otra. Czyli to jest dla niego forma spędzenia po pierwsze wolnego czasu. Ale jest bardzo ważną rzeczą, że to jest dla niego funkcja krajoznawcza, bo on poznaje poprzez jakby enoturystykę miejsce, w którym wy funkcjonujecie, czyli tak naprawdę region. To jest bardzo ważna część enoturystyki. Mimartuleba, am turystystwis, ahalahali, ragacemis gagebara, etnografiuli, ciritadat. I na dodatek, powiedzmy sobie, otwarcie. To jest pełna, a powinna być pełna przyjemność takiej pełnej radości życia. To ma dostarczyć nam full przyjemności. Wy macie dostarczyć tej full przyjemności. Czenunda miucet sruli. Kmakofilebis chegrzneba am enoturist. Rom ai es sikoda es mindada vsyoda es miwigera. Dlaczego warto inwestować w enoturystykę? Wystarczy popatrzeć na kraje winiarskie, które oprócz produkcji i sprzedaży wina tak naprawdę czerpią ogromne zyski na enoturystyce. Ratomunda Villa Parakot, enoturystyka się inwestuje bazę, magali teps mówił kwant, im kwek nebisa, zrobili bas dajitzes. Ubralot, mewine obidan, kada widzenie enoturystyka zeda, akt zalian didi, siemosaulebie. Może nie wszyscy tak naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że takie kraje winiarskie o starej tradycji winiarskiej w europejskiej w tej części, typu Francja, Hiszpania, Włochy, w sposób jak najbardziej naturalny od wielu lat czerpią ogromne korzyści z proponowania bardzo profesjonalnie enoturystyki. O, dzieli tady tradycji uli kwekniebicki, i se drugurze Saprangety, Espanety, Italia, tawisi... Debareobit, de tawisim, gomareobit, zalian dit shemosaulem z rebuloben, eno turystykizgan. Ale to też są troszkę mniejsze kraje. Niemcy, Austria, Węgry, to są również kraje, które bardzo mocno w tej chwili rozwinęły enoturystykę. Bardzo, zalian, ganawitares enoturystyka, jest ma patara kweknema, rogoricares Germania, Austria, Norwegia, Morawie. Morawie, przeczytałem Norwegię, okay. Przepraszam. Morawia jest
Хмельташуа згис чдилуетис кое не бис так. Чехи. Чехи. Полудня польски. Полунец да чехет шорис сазварзе сам хретит. Норвегия też. No, w Norwegii to mamy tam taką kilka efemeryt. To jest takie badanie po angielsku. Leading countries for the wine tourism worldwide as the of 21 index score, czyli pokazujący tak naprawdę siłę enoturystyki. Randenatary z Galmitary byli enoturystyka składa skokuje knepsi. A co to jest to na przykład 8,28? Co to? Index score, taki czynnik, który został wyliczony z kilku składników. Dobra, a kto ten indeks ustalia? Statista. To jest taki rodzaj z takiej firmy badawczej, która jakby wykonuje różnego rodzaju statystyki i wylicza Aris, siłę enoturystyki w danym kraju. Aris firma, to numerskie Statista, no Romelic Adgens. Indexeps, esegi debare obas, enoturystykis mimart. Na to się składa średnie spożycie butelki, wina, średni koszt butelki, liczba wycieczek winiarskich na 100 tysięcy osób. Chodzi o pokazanie tak proporcji, kto jest najsilniejszy jakby w tej a monacemy przysiedlis, gakajduli botlebis raodenoba, dale uli winis raodenoba, adamianebis raodenoba, asiatas mosachleze, Ramdeni ekskursie bia chatare buli. Da, ase še ne statistika, ali smo grove buli da, mere moce muli tabuli smio. Kvala, pa zai rad sme čamu to. Ara, procentuli ara. Ara, es aris firma romelic aketeps analiz. Ramdeni botli ga i kida kvekanaši. Ramdeni litri da ilia sa ertot. Ramdeni iko ekskursia turistebis. Imena turistebis ekskursia ramdeni iko. Aketen shemosavali ramdenia. Ai kvala peri rats shekheba eno turistikas. Da turistikas saertot. Imisi ragats konglomeratia, ra. To nie są procenty. To nie są procenty. To jest składnik indeksowy kilku rzeczy, które składają się na pewien pokaz jakby tego, kto jest najsilniejszy, sumując kilka czynników, porównując je w różnych krajach. Okay? Araris jest procentami. Esaris, a składa się monacemy bze, tak radnobit, gake te buli, siedegi. Co jest ważne, z tych 10 tutaj wiodących krajów winiarskich, aż 6 znajdowało się w Europie. Racaris, sa interesorum, am ati kwekanidan eksim debareops Europas. Co oznacza dla nas wszystkich, dla Gruzji, dla Polski jeszcze cały czas rozwijającej się, że tak naprawdę turysta europejski jest bardzo, bardzo dobrym rozwojowym klientem w tym momencie. Rad smiszna w Simasrum, gasa kutrebit sakartwelostwis, rum europeli turisti, aris zalian, sasargeblo, turisti, A teraz popatrzcie, jaki to jest potencjał w ogóle finansowy. Rogory, finansury potencjalnie. Wartość rynku. Esegi im jest done, girebuleba am bazris. Turistyki z bazris, saertot. Szacowano w 2020 roku na 8,7 miliarda dolarów amerykańskich. Świecie, ho? Tak. Ja segim, tel soplioshi, iko, ram teli 7 miliardy dolary, teli jest bazary turystykis. Ale wtedy byliśmy wszyscy dotknięci COVID-em. Magra maszyn czuen wikawit, pelani COVID-19, ka gawlenis kwesh, ho? A teraz... Oriatas odstrels. A teraz popatrzcie, jakie są prognozy rozwoju w tym momencie enoturystyki i nie tylko turystyki kulinarnej, enoturystyki na poziomie 29,5 miliarda. Esegi prognozy oriatas ozdatic listwis, prognozy ukojaris, am bazris grebuleba ukoj titkmis ozdati miliardy dolary. No i teraz... Euro. Dolar. Dolary. Ja wam jeszcze...
Chciałbym zrobić takie odwołanie trochę do specyfiki polskiej i powiedzieć, dlaczego na przykład z naszego punktu widzenia to jest tak ogromne ważne i co się stało w Polsce w ciągu ostatnich lat i dlaczego enoturystyka może być tak naprawdę jedną z najważniejszych elementów, według mnie również, w tym całym rozwoju winiarskim w Polsce. Chlaminda, co tak gada chyba gałokie, to polonetis magalidze. Ratomaris, polonetistuis, aseti mnichnelowani, espero, saertut. Proszę, popatrzcie tylko na tą rubrykę tutaj. Tu 2009-2010 rok gospodarczy. Orietas chra, orietas anticeli. Polska. 21 producentów formalnie mogących sprzedawać wino legalnie. Odzdajerti producenti, jakom chodromeca czezru legalurat gajechida gwinom. 21? Mieliśmy 36 hektarów zarejestrowanych. Sulo za tekstów tej hektary konda. W całej Polsce. Uwaga, tak? To wywołuje śmiech, ale... Dobrze, proszę się nie śmiać, bo sobie tutaj żegłę dworujemy. Proszę bardzo, sięgamy. Jesteśmy w roku 2021. Uwaga. Proszę, jesteśmy w roku 2000... Tabla. Jesteśmy w roku 2021, czyli roku ewidencyjnym z tamtego. Do rodzaju, z zeszłego roku. Tak. Bo taka jest ewidencja 2000 na 2021 i mieliśmy zarejestrowanych formalnie sprzedających 380. Tu mieliśmy 21. Zobaczcie. Sama są tchmocy mecarne, romelc chidis oficjalurat gwinos. Romelca tak 380. Upleba gakidos. A mamy... A mamy... Isi nie mam statystyka się arszedia. Było takie pytanie, czy są takie firmy, które sprzedają, ale nie są w tej... Nie ma takiej możliwości. Wariant jararsium. 4 lata temu, 5 lat temu jeszcze było sporo, no może nie sporo, trochę winiarzy, którzy, ale w tej chwili system polski jest uszczelniony i praktycznie poza nielicznymi wyjątkami winiarze nie sprzedają wina, nie będąc zarejestrowanymi. SG, wariant jararsium, bops, rum, ara registriry bulma, meguinem, kaki dostały się produkcję. I teraz mamy 619, a w tym roku będziemy mieli ponad 400 i będziemy mieli kolejny skok w ciągu tylko tylu lat. Am chnis galmo lubosz, jak rukę hektrepsi, kamo ujde ozdat, jak sumety hektrydan, eksas schramet, eksas oci hektary, ale to jest tylko jakby połowa tego, co chciałem powiedzieć. To oznacza, że przy takiej wielkości winnic, jak mamy, a największa winnica w Polsce ma 30 parę hektarów. Ułaze didi poloneci arsebuli venachy aris ozdat hektary. Będziemy mieli taką winnicę, która będzie największą winnicą, która będzie miała 40 i będzie miała trochę więcej, ale będzie jedną już. Mama walcels. Gwekneba i seti venachy, romelc ekneba ormocy hektary da co tam meti, magram jest ekneba RTU-li. Kilkadziesiąt, które będą miały tam powyżej 10, a cała reszta ma wszystko poniżej 10 hektarów, a wręcz powiedziałbym poniżej 5. Ramdenime ekneba, romelcac ekneba ati hektary da zewita, tanarczeni ekneba ukoje, a jest ad hektaramde cirem. To jest ponownie rozbudowane winnice za te 10 lat, to te 380. To, co to znaczy ponownie? No nie było, a... Tak, no wróciliśmy. Czym... Jest takie pytanie, jakim sposobem i kto przyczynił się do tego, żeby był taki rozwój, a nie inny sfery? To był organiczny boom. Nagle po prostu zaczęły powstawać winnice jak grzyby po deszczu praktycznie w całej Polsce. To nie jest boom, też tak, że to było... Mohta, SEG. Moda. Moda, pasja i różnych rzeczy. Uwaga, większość winiarzy nie weszło
wyszła z tego, robiąc... Większość winiarzy nie weszła do tego, nazwijmy, interesu z powodu chęci zarobienia pieniędzy, tylko trochę w formie próby, pasji. To ostatnimi laty mamy duże, normalne, już rozwijające się projekty winiarskie, które są zainwestowane bardzo poważne pieniądze. Umete soba, gany tarebasi, ichu ara komercjuli, mizani. Ale tawidan da rejestrira, ale my subta samokwarulo da khasiat istis. Magram bolo tlepsi. Bolo tlepsi gamochnda ukve. Iseti firmebi romnebit subta komercis miznit ashenebe nam benakhebs. I prishet okres pandemii. Movida pandemia. Padł cały sektor choreka. Restauracyjny, hotelowy i wszystkie. I nagle mieliśmy wszyscy bardzo poważny problem. Przestaliśmy wyjeżdżać za granicę, podróżować i zrobiła się luka taka pomiędzy, powiedziałbym możliwość i powiedziałbym możliwością wyjeżdżania z jednej strony klientów, z drugiej strony możliwością sprzedaży. Chodaj mohta seti tkweta. Carmoebasa da am carmoebis realizacja z shoris. I to co było dobre i to co się stało z pandemii i po pandemii dla polskich winiarzy. Da israc dadebiti mohta poloneli merwinebis tu jest pandemii szemdek. Że można powiedzieć, że w Polsce enoturystyka zaczęła być po prostu popularna i stała się sposobem na spędzanie wolnego czasu, jak do tej pory nie było tak. Esiko, esaris, poloneci, didi popularobit, taicko, enoturystyka, doromelic, jak pan powiedział ostatnie, to było... Enoturystyka. Że enoturystyka stała się tak naprawdę popularna, a dla winiarzy okazała się być nagle takim kołem zamachowym. To znaczy generalnie wielu winiarzy zaczęło po prostu bardzo dobrze funkcjonować również dzięki enoturystyce, sprzedając na miejscu wino, bo jest inna marża, i rozwijając własną ofertę enoturystyczną. Da, meguine bistuski dewe zgaczda, stimuli, borbali i mistisrum gaj... A można powiedzieć, że tak? Są jakieś możliwości grantów czy jakieś pomocy ze strony państwa dla tych, którzy mają działki i chcą zająć się wino. Nie mamy dotacji tak jak winiarze w całej Europie związanych. One wynikają z różnego rodzaju programów rozwoju obszarów wiejskich. Tak to jakby rozkładając. Na tle tego pojawia się jeszcze jedno pytanie, tak zwany ekoczłowiek, czyli ekoświadomość, również która dotyczy polskiego problemu w dwóch, trzech miejscach. Tawar jaris zasety cneba robot eko adamian. Wiecie, co budzi największą wątpliwość między innymi również u Polaków, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju hasło eko? Polonelips akt ST Siegdneba Sitwa Ekos Gabonebisas. Oczywiście cenią sobie i dlatego wybierają produkty z hasłem eko, bo to jest po pierwsze dla nich, to co już rozmawialiśmy, bo po pierwsze jest zdrowe albo chcą zmienić swoje nawyki, powiedziałbym, żywieniowe, chcą pić zdrowe wino i tak dalej. Ważne dla nich jest, że oczywiście do produkcji nie używa się określonej kategorii środków typu chemicznego, pestycydów, herbicydów, fungicydów, które są bezdyskusyjne i szkodliwe. Na pewnym poziomie w Polsce również jest tak, że produkty ekologiczne mogą pewnych ludzi wywoływać, powiedziałbym, taką barierę ze względu również na wyższą cenę sprzedażową.
ზოგიერთი ადამიანისთვის ძალიან მიუღებელიც არის ეკოლოგიური პროდუქტი მისი ღირებულებიდან გამომდინარე. Ale w ostatnich czasach ta dysproporcja zdecydowanie się zmniejszyła. I to, co jest ważne i to, z czym my tu też jakby próbujemy albo chcemy jakby niwelować, to jest to, że część z nich uważa, że... Że część ekologicznych, że tak powiem, produktów uważa się za pewnego rodzaju oszustwo, tak? Że to jest tak zwane, że tak powiem, naciąganie, tak? Że to jest tylko wyłącznie marketingowy sposób na to, żeby więcej sprzedawać. Ale to dotyczy również jakby certyfikatów, stąd bardzo ważną rzeczą jest to, że oni mając zaufanie do tego, jak o czymś rozmawialiśmy, do bezpośredniego kontaktu, do tej pełnej jawności, wolą na przykład kupować bezpośrednio od zaufanych rolników, zaufanych producentów, zaufanych winiarzy. No, jeśli am się odchyła się idulowem, zivitalem, mokmarebeli, უკვე ნაცნობი წარმოებლებისგან, ან ნაცნობი ადამიანებისგან მიდის. Stąd bardzo ważną rzeczą... ...problema z rogową ochrony. Można podkreślić jeden problem w tym dziedzinie. Problem jest, albo u ciebie mobilia się ile jest. Między tą noc, kiedy przychodzili, mówi powo statusy biota naturalnego wymienionego. Mówi, że no na przykład chce mieć statut. Ja zrozumiałem. Dokument. Magra, chce z wypiratatem kondasiem, to ma wypiratatem, szolu, kacheci, wypide, certyficirebuli, urdzeń, ima zekacile, wypide, nakaleba. Widre, czołulebry, ara certyficirebuli, szchamebijani, chalchi, idda, rato, idzit. Imi to robu. Mam certyfikat, ja ma kacma. Dawida, ida, verga, ida, radzuje. To bolo, super, szefe, da robu. Ujani, pokutu, istu jest. Raca lifta bazarze katiteli i misi nachlewar pasat na miskan kumowi. Lari data, wikide, ekcytu tada. Lari data, ta isi ari kide boda, kaki katiteli. To znaczy, on mówi o swoim doświadczeniu, że upił w kacheti certyfikowany winogron na wino, dwa razy taniej, aniż rolnicy sprzedawali niesertyfikowany. A dlaczego? Dlatego, że ten certyfikowany najpierw miał wyższą cenę i nie mógł sprzedać. I na końcu musiał spuścić połowę ceny. Okej, ale to jest jakby pewnie rzecz, o której moglibyśmy dyskutować, dlaczego i czy to zawsze się tak dzieje. Moim zdaniem trzeba, znaczy jakby gdybyście mnie zapytali w Polsce na przykład, czy uzyskiwać taki certyfikat ekologiczny, czy nie, jako certyfikat na wino i tak dalej, to powiedziałbym, że tak. Bo tak naprawdę mimo wielu jakichś tam ewentualnych jakby wątpliwości i tak dalej, to po pierwsze jest również dowód na to, w jaki sposób prowadzimy naszą winnicę. Poza tym mimo wszystko większość jakby klientów posługuje się jakąś tam kategorią myślenia oznaczania, tak? Będziemy jeszcze o tym mówili. Jeszcze jeden slajd i zrobimy przerwę kawową, dobra? Zrobimy tak. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, która generalnie powoduje bardzo fajny trend. My generalnie, nie tylko jakby w Polsce, pokochaliśmy generalnie gotowanie. Nie wiem, czy zauważyliście. Gotowanie pojawiło się w przestrzeni publicznej jako zajęcie wolnego czasu, jako atrakcja, rozrywka, jako bardzo, prawda? No, nie mówiąc już o programach z wielkimi gwiazdami typu Gordon Ramsay i z szefami kuchni. Też jest w Gruzji, tak? Tak. თანამედროვე ცხოვრებაში, რომ საჭმლის მომზადება გახდა ძალიან პოპულარული. პოპულარული როგორც გართობა, როგორც დროის გაყვანა, დასვენება და ასე შემდეგ. Jakie to ma konsekwencje dla nas wszystkich?
Moim zdaniem jednoznaczne. Tak naprawdę, jeżeli, i to będziemy rozmawiali, jeżeli chcemy rozszerzać naszą ofertę turystyki, enoturystyki, to pomijając o tym, że już mówiliśmy, że dla mnie jedzenie i wino, a dla was również, łączy się w sposób jakby absolutnie perfekcyjny, to warsztaty kulinarne, gotowanie i wszelkiego rodzaju dodatkowe atrakcje co do powiedziałbym, do wina, są jak najbardziej naturalne i są na dodatek dochodowe. Romituje na opcję byli pirobacki aris, agroturystyka i enoturystyka i momzadeba, składasko produkty bis, turysty bis chewit. Poza tym są bardzo pożądaną rzeczą w poznawaniu tożsamości danego kraju, bo są spełnieniem tego postulatu, który przed chwilą rozmawialiśmy, maksymalnego zaangażowania w, powiedziałbym, w korzystanie z tego czasu poświęconego na turystykę, tak? Warsztaty kulinarne, gotowanie na żywo, to jest zabawa, to jest zaangażowanie, to są emocje. Ეს ჩვეულებები მიიღოს მონაწილეობა საკვების მომზადებაში, მე თვითონ მიირთვას ეს საკვები და კიდე ფულს გადაიღოს. Naturalną konsekwencją tej miłości do gotowania jest ogromny wzrost, a w zasadzie ten wzrost był zauważalny już przed pandemią, jeżeli chodzi o kategorię turystyki, jaką jest turystyka kulinarna. Pandemii cin adre, cin adre drosi, niebo gansa potrebit armaulowa kulinaruli turystyki. Ten ogromny potencjał rozwojowy był światowym trendem i jeszcze przed pandemią to szacowało się, że to jest mniej więcej nawet 15% całego rynku turystycznego na świecie. To była turystyka o takim głównym nastawieniu, turystyka kulinarna. Ten co przyjrzy, იყო ეს ძალიან ზარდი ტრენდი, რომელიც დაახლოებით 15% ეკავა მთელი ტურისტიკის. Gdybyśmy sobie trochę znów przenośni powiedzieli, cytując, to jest taki rodzaj turystyki, który przynosi satysfakcję jej uczestnikom poprzez czerpanie przyjemności z możliwego doświadczania nowych smaków i zapachów. გამოცდილება, დაგემოვნება პროდუქტების გემოთი, რომელიც იძლევა შეგრძნებას, მაყოფილების შეგრძნებას. Როგორც ტურისტისთვის, ასევე რასაკვირველია. To nie tylko posiłek, ale wspomnienie i gromadzenie wspomnień, które będzie miało potem znaczenie. To jest, ale ma to strategię, ale my wychodzimy się na forum, więc dalkowy drugi smerę. No i są kraje jakby predestynowane ze względu na swoją kulturę kulinarną w sposób oczywisty do rozwoju tej turystyki kulinarnej i do nich w mojej niewątpliwym zdaniem należy absolutnie Gruzja. No ale skąd najpierw to taj pierda bunebrymi pirobebi da kultura uchopschels kulinaru turystikas tak cieni adrit asiambos. Absolutnie konkurując z tymi krajami znanymi jakby ze świetnej jakby kuchni turystyki typu Francja, Włochy, Hiszpania czy Grecja. Stąd ogromny ten potencjał turystyki kulinarnej, jakby, o którym rozmawiamy. I nie ma wątpliwości, że wszystko to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, stanowi no, źródło tej turystyki kulinarnej i możliwość rozwoju. No jest to na pewno, ale jest rasa, którą adresa obrobić. Jest składa zła, mam za debebi, turysty być droz, wynakszy. Ale z kargi piroba zostać kulinaruli turyzmis galitarebis. I jakby niewątpliwie
Moim zdaniem to jest bardzo dobra, nazwijmy, broń marketingowa, nie ma wątpliwości. Jednym z ważnych trendów, a w zasadzie kierunków, które wyznaczają te również wybory konsumenckie, jest popularność kategorii, i tutaj z dużym uproszczeniem, nie chcę się jakby wdawać dzisiaj w dyskusję, ale jednak hasła wina naturalnego, przyjmując taką kategorię, która jest najprostszą według mnie do myślenia. Winu nic nie dodano i winu nic nie odjęto. Tak? W takiej czystej kategorii, która zaczęła funkcjonować również jako pewnego rodzaju i moda, i wybór konsumencki, jeżeli chodzi o wino. Tu wino się chyba dalej aktualnie realiz, a se ti arcera, kindacy, posa, se ti gamotmarom, Winus ars damatebuli jak saraperi, ars kamuklebuli jak saraperi. I w Europie to jest silny trend w wielu krajach, który jest właśnie opozycją do winiarstwa przemysłowego, dużego, schemikalizowanego, gdzie odpowiedzią na to jest tak jak trochę slow food generalnie jako pewna kategoria, odpowiedź właśnie winiarstwa naturalnego, czyli powrotu do tego, co w tym jest najbardziej naturalne. I w wielu miejscach w Europie, między innymi również za sprawą bardzo znanej osoby, to jest kobieta, która nazywa się Isabelle Legeron i jest twórczynią festiwali Rough Wine, czyli festiwali naturalnego wina, na których również pojawiają się winiarze gruzińscy, a jest również autorką takiej w tej chwili no jednej z, powiedzielibyśmy, słynnych albo książek typu Biblia naturalnego, powiedziałbym, winiarstwa. Ty masz tą wersję, tak? To polską masz, tak? To jest polska, a bo pewnie masz tłumaczeń, było jeszcze wiele, także zapewne. No dobrze. W każdym bądź razie dokładnie to jest tego rodzaju jakby trend i wybór konsumencki. To jest tylko przykład jeden, krakowski duży festiwal, na którym było z całej Europy, od Hiszpanii, Włochów, przez całą Europę w Krakowie, taki konfetti festiwal w Fortach, gdzie w ciągu dwóch dni pojawiło się kilka czy kilkanaście nawet tysięcy ludzi, która przyszła. Oczywiście jest to wino popularne przede wszystkim w tej chwili, modne wśród ludzi młodych. Tak, otwartych, tacy, którzy chcą próbować nowych rzeczy, ale którzy zwracają na wszystkie te elementy, o których wcześniej wam mówiłem. Bardzo ważnym elementem tutaj w tym fragmencie jest edukacja nie tylko klienta, tylko edukacja ludzi, którzy są waszymi ambasadorami w środku, pomiędzy wami a klientem ostatecznym, tu w środku. Tak, teoria jest ganat lewis. Sakme, magram aramarto, to mohmare blubis ganat leba, aramat ganat leba, imadamiane bis romelis dgas, sarmoe bel sada, mohmare bel shoris. Bo wokół tych win narasta wiele takich niepotrzebnych mitów i stereotypów też. Ami sanat mino bis garshemu, zalian beuri, uarkopiti stereotype bida, tak? Mitebi i kribeba. Że one dziwnie pachną, dziwnie wyglądają, no, mają, są, powiedziałbym, tak jak powiedziałbym, nieprzezroczyste. Jak się je naleje do kieliszka, to oddają kolejny aromat jakby dziwny i tak dalej, i tak dalej. Co jest stereotypem, bo jak wiecie, dobrze zrobione wino ma wszystkie cechy bardzo dobrego wina i zupełnie nie tamtem. To jest tylko kwestia pewnej przygody winiarskiej, w którą trzeba tych ludzi wciągnąć. Ja już martwiłem, bo pan zaczynał się mówić o to, co jest źle, a myślałem, że pan naprawdę wierzy, że to jest źle, a teraz mi pan... Nie. Nie, jak najbardziej. Ale to nie daje to, że na to już wino, że studiuje, ale są to uważamy się inne. Wolę to paru arał, na to jest, że to jest w ogóle.
kończąc jakby wątek, to jest w tej chwili kategoria rozwijająca się i jakby nie ma wątpliwości, że jakby patrząc na was, to prawdopodobnie nie byłoby większego jakby problemu, żeby część tej waszej jakby, nazwijmy, produkcji wszystkiego wytwarzania jakby wpisało się jakby w tą kategorię, tak? Bez większej wątpliwości. Zresztą sami jesteście jakby dowodem na to i to, co się u was dzieje, jeżeli chodzi o festiwale, że tak powiem, robione pod szyldem, to też jest pewnego rodzaju objaw tego, co zaczął potrzebować świat i to, co tak naprawdę jest również oczekiwaniem winiarskiego świata. Pani monacy nie obacz, sam festiwale przydaje ma się, a pani psimastą, dla mnie na dwa i zada. Motko mi wybada, popularowa, wujem staje tu. Można? Jest jedyny problem, za kartą Rosji, a mówić. W Gruzji jest duży problem w tym sensie. Naturalnie my wujem, jest asocjacja, raca go czuń, i my sami stoimy o za kartą Rosji, naturalnie my wujem. U nas jest taką asocjacja, stowarzyszenie naturalnych win, oficjalnie. Winiarzy. Mhm. I dlatego, żeby sprzedawać, to trzeba być członkiem tej asocjacji. Magra, problem raz, jest asocjacja, art a nam szromlus. Bio status ist miniciebel asociacja tam. Więc meuari meuri asociacja Kaukas Certi, romelic anichebs bio status. Da, es or yetone da nartanam shor. Da problem tu khar bio vegari knegen. Bio tu khar. Mashin ki sheileba. Zaraz ci powiem. Okej. Proszę. Troszkę, ale by tak. Jest jeszcze asociacja Kaukas Certi. Bio. Który daje status tu? Tak, oczywiście. I oni pomiędzy sobą nie, nie pracują. I wychodzi, jak masz status bio, to nie masz statusu naturalnego wina. Jak masz... Nie dziwi mnie to. Armię? W ogóle. Armię pierwszą. Dlatego, że... nie konkurencja. Dlatego, że to jest, powiedziałbym, pewnie sposób i strategia na różne rzeczy, bo ja twierdzę jednej rzeczy. To, czy ty należysz do Stowarzyszenia Winiarzy Naturalistów, czy nie, wcale nie oznacza, że ty robisz wino naturalne lub nie. Zgoda? Tak? Sula Caler z Kaufschirschi. To jest pierwsza rzecz. Tuara Harceuri, Romacar Mowy Naturalu. Dodam jeszcze lepiej. Możesz robić wina naturalne, być bio i nie należeć do jednego i do drugiego. Zgoda? Magram się izleba gake to natural uri wino, bio, magram acerta asocjacja się ale postrzesuli. Ponieważ tak... Jak to z eksportem wtedy? Nie, ale to... To było kolejne pytanie. Bo to jest... Z eksportem, jeżeli jestem człowiekiem naturalnym winiarzem, jeżeli jestem naturalnym winiarzem, no. Z eksportem mam problem. Dlaczego? Bo ja bym chciał pod statusem sprzedać. A ta asocjacja nie udaje taki oficjalny status jak na przykład ta pasta, który jest rozpoznany w całym świecie. Wiem. Bo status bio to jest rozpoznany. Tak, ale ja znam takich winiarzy gruzińskich, którzy mają jedno, dwu, trzy hektarowe winnice, którzy sprzedają jako naturaliści i nie mają napisane napisane naturalne wino, tylko mają markę własną. I sprzedają do Japonii, do Stanów i do wszystkich innych rzeczy. I to są absolutnie zbudowane marki wprost. Ale dlaczego to jest problem, wie pan? W Europie, nawet w Polsce nie ma różnicy. Ludzie mają wiedzę, co to jest bio, a nie wiedzą, co to jest naturalne. I nie będą wiedzieli z jednego prostego powodu, bo Radek wam jutro powie, nie ma zapisanej nomenklaturowej, formalnej kategorii wino naturalne w Europie. I teraz jest to zadaniem... Nie, klient... No i teraz inaczej. Bio to jest certyfikowane. I bio też nie jest kategorią. Bio jest tylko certyfikowane, jeżeli chodzi o Demetera Nie Demetera. Poczekajcie. Biodynamiczne jest jedno, a bio w każdym kraju... Jutro będziecie rozmawiali, bo to jest rozmowa na pół dnia. Organiczne, bio,
ekologii w każdym, w kilku krajach są, że tak powiem, drobne różnice. To jest kwestia również znakowania i wszystkich innych rzeczy. Jak wejdziemy w to, to nie skończymy do 22. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Gdybyśmy mieli uprościć, mimo tych trudności, jeżeli chodzi o wino naturalne, to to jest jednak kategoria, która się po prostu rozwija w Europie, mimo tych, że tak powiem, rzeczy, o których rozmawialiśmy. Hasło pod tytułem jak stworzyć całość z wielu części, czyli jak kreować te produkty, ofertę enoturystyczną. Kilka takich spostrzeżeń. Randenime Magaliti, Robor Szczełkunat, Ertubliuba, Nacyli Biznes, tak? Podobała się Nacyli Biznes, Gałygier, Lamczepis Magaliti. Gdybyśmy się zastanowili, trochę w przenośni, co my tak naprawdę, oferujemy naszemu klientowi enoturyście. Raz pałazów, czyli enoturystów. Tak jak Kuba, nie wiem, przyjmujesz gości, tak? To tak naprawdę co oferujesz? No na pewno nie chciałbym i tak naprawdę kwintesencją jakby myślenia o enoturystyce jest takie stwierdzenie. Może pan przetłumaczyć? Tak, tak. Ale nie to, tylko to, co ja powiedziałem. Pan mnie wskazał na... Nie. Dobrze. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, co my tak naprawdę sprzedajemy naszemu klientowi, kiedy on zaczyna kupować naszą usługę enoturystyczną. Okej. Kuba, tak? My tak naprawdę nie sprzedajemy tylko noclegu w winnicy, degustacji i poczęstunku oraz butelkę wina przy wyjeździe. Okej. Mogę ci przypisać, jak chcesz, dobrze? Proszę bardzo. Synam dyleci, czułem arukiwi, cholodam cholod, wamisteuas, sakweps. To jest taki trochę zapis myślenia o tym, tak naprawdę, jak powinniśmy to postrzegać, tak? Okej. Okay. My sprzedajemy naszym gościom widok z naszej góry, na góry, z naszej tarasowej winnicy. Z zachodem słońca. Wraz z ferią aromatów i burzą smaków. Da, mam. Teli bukety, rasat w tałacu, tym staramos. I tajemnicą w naszym białym solarisie, albo ricaciteli. Da im, jest ubrot poeturie, da, murawis, lekseliteo. I da rat tawaria, im szignit, rasat, się z winości, a solarisie, a ricaciteli, i tałacu. I sprzedajemy jedyne w swoim rodzaju wspomnienie z tego błogostanu. Powodując, że oni się stają bohaterami tego takiego spektaklu, byśmy powiedzieli, radości, życia. A do tego nocleg, wyżywienie, degustację, butelkę wina i załatwione. Inaczej mówiąc, w ten metaforyczny sposób chciałem wam pokazać, że ta nasza enoturystyka to nie jest tylko to, co fizycznie dotykamy, tylko wszystko to, co się dookoła tego, że tak powiem, kumuluje i tak naprawdę to, co powoduje, dlaczego klient wyjeżdża i enoturysta zadowolony, tak? Tak. Lisa, jest czynnie enoturystyka, ale jest marto i straca czynnie chidzic. Kład, jest arystyli ertobilioba, kwella mizezis, kwella gare mos ertobilioba. Romersac, chidzic czynnie i gdybyśmy popatrzyli teraz z punktu widzenia przebiegu
przepraszam, korzystania z tej oferty i z tego, co my mu przygotowaliśmy, to moglibyśmy to podzielić co najmniej na takie 4 części, które dają nam możliwość przygotowania. Klient i enoturysta nie zaczyna używać tego naszego, tej naszej usługi i tego naszego produktu w momencie, kiedy staje w bramie, tylko dużo wcześniej. Klient i Itzheb, czyli produkty z Gatsnobas, ara imdros, rodysat ciszkwis cindgas, ara met gatsilebit adre. On zaczyna kupować w momencie, kiedy myśli, pojadę tu, a nie tu. Kiedy wasz agent myśli, pojadę tu, a nie tu, czyli na, już w momencie planowania tak naprawdę się zaczyna nasz produkt. To zrozumienie pozwoli nam tak naprawdę ustawić w ogóle planowanie, tak? Stąd bardzo ważną rzeczą jest to, jak my przygotujemy to, ten pierwszy etap. Będziemy mieli stronę, będziemy mieli komunikację, będziemy w biurze, będziemy związani współpracą albo zorganizujemy w taki, a nie inny sposób. To jest etap, na którym on zacznie już myśleć o planowaniu, okej? Okay? Drugi etap jest to klasyczne już odbywanie tego, tak? Czyli generalnie korzystam z tej usługi tu i teraz w winnicy i mamy ten produkt rzeczywisty, czyli to jest nocleg, wyżywienie, degustacja, takie rzeczy, które wy musicie mu to zapewnić. Da, rasakurulia, produkty, aucyzyli produkty, materiały produkty, promedzacji z pikrop, sesaryz, gamistewa, kweba. Nie muszę wam mówić, że podstawą jakby tego etapu i tego, czy ten produkt będzie popularny i czy będzie z niego się korzystać, jest przecież jedna podstawowa rzecz. Jakość, jakość i jakość. Towary pirobem, gana pirobem, sam produkty są. Kapidłas, esaryz chariski, chariski dek i dewersto chariski. To czy... Biuro podróży, małe czy duże, czy ktoś, kto jest przewodnikiem, powróci do was, zależy między innymi w oczywisty sposób, czy ta jakość będzie powtarzalna. Czy on przyjeżdżając do was będzie miał gwarancję tak samo świadczonej usługi, bo on rekomenduje to miejsce i on korzysta na przykład. I on musi mieć pewność, że nie za każdym razem kto inny obsługuje, inaczej obsługuje, raz dobrze, a raz źle. Ku klientu na kondes imis szek zneba gage bada adgilzec unda ico desrom nebis mieric dros spadros idel ertel moslisas ekneba igive momsakureba igive hariski robots kondat paci. Ten trzeci etap jest tym, o czym już kilka razy mówiliśmy, który w wielu miejscach decyduje o tym tak naprawdę, co z czym ci goście wyjeżdżają, czyli ten etap, który my nazywamy przeżywaniem tego, czyli inaczej atmosferą, gościnnością, to w jaki sposób wy budujecie relacje ze swoimi gośćmi. Towar Jaris, Antola Persi, i z sytuacja, i z czego z nieba, klienty pisze, rodysacja z tymi małymi, część terytoria, robimy mas tam na gaje polu, atmosferą, z tłumacz poparę oba, organizatorów tam urtiertwowa, sitwo, ciepło, kochanie. Każda taka usługa ma swoje zakończenie. I to zakończenie decyduje również o kilku elementach. Po pierwsze, powinno doprowadzić do tego, że wy oprócz normalnego zaproponowania dobrze zrealizowanej usługi macie możliwość skorzystania z tego, że u was przyjechali goście i mają możliwość zakupu tego, co im się wcześniej spodobało, tak? Czyli sprzedajecie im wino, bo to jest w ogóle również podstawowa rzecz, do której należy doprowadzić. Ja uważam, że należy z tego jakby całego procesu korzystać. Po to to również jest, tak? Tak. To jest rzecz. Jestem Tawar Jarisak, Wiblikrodda, Wimokmedu Tise. Rum didysia monebit, ich idol jest rad, bardzo się chybi. My czasem pozwoliliśmy się weźmie troszeczkę zmienić program, troszeczkę zmienić
sytuacja. Klasyczne, bo ta grupa, jak zauważysz, jest troszeczkę inaczej nastawiona. Czy jest pozwolone, żeby troszeczkę nie męczyć, a troszeczkę dopasować, ale całkowicie nie dopasować też, tak. Żeby nie stracić, żeby później oni nie mieli nawet. Zdecydowanie tak. I jeszcze jest jedna rzecz. To, co my nazywamy w tej enoturystyce, co się nazywa tak zwaną pamiątką smaku. To butelka wina, butelka czaczy, zapakowana z tym wspomnieniem tego, co on doświadczył, jest dla niego najlepszym prezentem. Dla niego, dla mamy i dla wszystkich, których on będzie chciał obdarować tą butelką i wspomnieniem. Tak, jest to turystyczny jest gemos dabasow ryba, gemos mersie ryba, ale jest to typ, ale tawari siedeki. Poza tym uważam, że w ramach jakby komponowania tej własnej oferty taki dodatkowy element, jakim jest na przykład pamiątka smaku w postaci już na dodatek wpisana, słuchajcie, w ofertę, na przykład butelka wina wpisana już nawet w koszt wizyty, jako pewnego rodzaju, powiedziałbym, ta pamiątka smaku, którą wychodzimy, jest też do rozważenia, tak? Ona może być już wpisana nawet w sam koszt, albo dodatkowe rzeczy takie typu, które my przywozimy z podróży, pamiątki i tak dalej, tak? Począwszy od tradycyjnych rzeczy, nie wiem, takich najbardziej, które są w oczywisty sposób, od małego kwewri do różnych innych rzeczy, które są znakowane na przykład waszą winnicą w tym momencie, tak? A garda suka gemovne bica, figuroni učilaus, a se materijalu gađate vsra, no, sama zoro nite. Čeji da pomagatat vino, potli vino, kuka je od čas puli, preje spuran čida, prosto utraca ide, a čuke manči. Uli manči da gamot me uli kako. Čeji da pa je posle sraga sa niti. Simboliki, tim simboliki, Simbolotii romelit s-a făcut în firma asta. Ai magalitat cu băsăloa hată iată, da? Ai iată ca cartecii s tem vizerunchem, na przykład. Ako... Nie wiem, co to są karteczki? Vizitówka. Logo? Nie, vizitówka nie. Nie. Prosto jaka jest karteczka, na przykład. Pamiątki. Taka pamiątka. Taka pamiątka z tym logo. Ja... przy rozrachunku z klientem jemu to daje, żeby on to położył sobie do kieszeni. Wolałbym, żeby takie mimo wszystko nie były, bo takie się najlepiej wszystkie gubi rzeczy. Rzeczy, które muszą być trwalsze, albo takie, które my jednak będą miały dla nas jakąś tam wartość. Tak. Ważną rzeczą, którą... Okej. Okay. Dobrze, urodziny. Od razu podpowiem, żebym nie zapomniał, na końcu. Fajną rzeczą, którą pewnie znacie, ale która jest oczywistą rzeczą, ale która jest bardzo takim sprawnym narzędziem prosprzedażowym, jest, żeby przygotować na każdą degustację, mieć tak zwaną listę win, dla każdego klienta tu na miejscu, zanim będziemy podawali wina, tak? Pierwsza rzecz. Tak, jest taki towar jaris, tytuł klienty z twist i nas tarifos gam zadebuli, przykład żgupi jaką, tytuł klienty z twist całkę jakos, wino i biciamo na toalet, całkę purcelze gam zadebuli. Czyli na przykład podajemy w pomyśle na naszej degustacji, rozmawiamy i mamy zaplanowane, że podajemy mu 5 win, tak? No, da chód i sachełby z winos stało do gaza sędzia. Te 5 win jest rozpisane w kolejności podawania. 1, 2, 3, 4, 5 z nazwą. Jest wino i biciamo na toali i trzeba im rigitobit, rigitobitat miłacu. Da tawisi achcerit.
tak zapisaną w taki sposób, że niezależnie od tego, jak macie, powiedziałbym, oryginalną nazwę swoją gruzińską i na ile ona jest skomplikowana, żeby ona była jak najłatwiej identyfikowalna przez każdego gościa. W zależności od tego, jaka to jest grupa, no jakby oczywiście najprostszą kategorią jednak międzynarodową jest to, żeby obok nazwy było jakieś tam prościuteńkie wyjaśnienie, na przykład po angielsku, tak, to jest pierwsza rzecz. Można zrobić sobie tak, że można mieć wręcz... Bo... Tak, ale jest ważną rzeczą, bo jeżeli przyjmujecie, nie wiem, sporo grup polskich, to warto nawet mieć jednym zdaniem wyjaśnienie, czerwone, że tak powiem, no, ze szczepu, jakby saperawi, z krótkim opisem. Jak przyjmiecie mniej więcej sporo grup, które rozumieją po angielsku albo po gruzińsku, to nie ma żadnego problemu, to jest żaden wydatek. To jest kwestia tylko posiadania takiego normalnego, jak macie na degustacjach listy, z jedną rzeczą, z miejscem na króciusieńką notatkę dla niego, żeby on sobie napisał w ten sposób. Rom. Am z gastry, jego datowe były adgili, sada z tytułem klienty, tak, ja też ragaca cały czanisz. A jak to cytele ruino, po, a man, po gasin, że jest cytele ruino, tak, a się sa zleblo, bo kondesru, czaceros, ragaca, kurcel. Bo on sobie napisze, bardzo mi smakowało, było soczyste, owocowe, tak jak mi mówił winiarz. O, się zleba daceros, a se ty rady, no, zaliam, Messia Mona, da nam dula czesaba meba. A chce raz, romelis boksa mewina. I teraz tak. I na dodatek jeszcze warto sobie zrobić nawet takie okienko tam w rogu z takim miejscem na ptaszka. Takiego, że zaznaczę, tak? Pada kake teba i miś pisrom, się źle bodes, myśli z kake teba, a jest tylko... Po co? Po co? Bo w tym leży taki dodatkowy fajny haczyk, że jak mu zrobicie, jak zrobicie degustację, pierwsze wino, drugie wino, trzecie wino, czwarte wino, piąte wino, szóste wino, opowiecie mu, to pamięć ludzka, zwłaszcza przy pierwszym zetknięciu, jest jednak ułomna, tak? Ułomna? Czyli słaba. Aha. Esegis, tu ares chamonatu ali, tu kat kuti eksi winu ares, da adamiani targo uli droid ganmalo bashi, very much so, super das, el drugo. Pom, amis pis, sachin du ares? I teraz, co się dzieje po skończonej degustacji? Zakładamy, że po to przyjeżdża, żeby popróbować, żeby mu bardzo smakowało i zakładamy, że ma możliwość wywiezienia tej butelki. I w momencie, kiedy ktoś zapyta, zazwyczaj zapyta, czy jest możliwość zakupu wina, albo będzie to prawie oczywiste. Tak. Jestem tawar jarysrum, am degustacji siemdy. Degustacji ściemne, klienty Romikit House, 600 lebeli atuara. To co jest jego pamięcią podręczną komputera? Da misi Messi rebis baratira aris, a jest baratiaris, sada sagnisz nulia, romeli, moje co na darowo. I przychodzi i mówi, ja bym chciał to pierwsze wino, sobie sobie zaznaczyłem, to trzecie i to piąte, bo mi tak smakowało. Nie musi pamiętać nazwy. Da sa chelebis garecia, jest pirueli, mesa meda, me putem omitane tu, magat wiedzio da tare. Adwili Isaris. Czasem tawil. Ile to kosztuje? Nic. Na dodatek jest jeszcze jedną wskazówką. Tak się robi profesjonalnie degustację, tak się siada, czyli trafia do was taka grupa 12-osobowa, przed każdą leży, tak jak tutaj macie, jakby dzisiaj przygotowaliśmy na szkolenie. Mamy listę win, czyli na dzisiejszej degustacji spróbujecie 1, 2, 3, 4 Gaumar Joss, tak? Mamy do tego identyfikację wizualną. No identyfikacja. Ci nas, ale ich nie ma, dalej, bo pulc lebi, a teraz trzeba odpowiedzieć,
I powoduje to bardzo sprawne, a na dodatek bardzo takie łatwe narzędzie, które wspiera wasz taką własną wewnętrzną sprzedaż. Nie musicie każdemu, oczywiście możecie przygotować dodatkową jakąś tam ulotkę czy jakieś inne rzeczy, ale to daje mu bezpośrednią jakby możliwość sprawdzenia tego, co kupią za chwilę. Na samym rolie, że jest chyba w celi, czemu natualizam w celi anotacji z gagateba, magram, esety metody i znowu sram efekt z usta i blistus. Czy to klienci, artylgowe, to tak nie powiem, no, to amyski, widzicie? Pierwsze, trzecie, piąte. To jeszcze kilka rzeczy chciałbym wam pokazać jeszcze w tej jednej części. Oczywiście pokazać wam, że ten świat enoturystyczny to jest świat wydarzeń i elementów, które się powtarzają w wielu krajach podobnie, tylko mają specyfikę miejsca. To jest enoturystyka. Jesteśmy szkoła kochanasi. Mimdinareus. Etnaira, etni scenari. Magram garbo uli patara sulle bebit adgilobrivi pirobebit garbolesine. One oczywiście są uwarunkowane jakby miejscem i tradycją tego winiarskiego kraju, no bo oczywiście inaczej jakby to się odbywa w wersji hiszpańskiej czy gruzińskiej, ale jakby źródło tego konsumowania tego produktu jest podobne, bo pokazałem wam, jak ten nasz klient myśli i w Gruzji, i w Hiszpanii, i w tym, czego chce doświadczyć, tak? Ale my mamy na ogół, że mamy na Nie, do Magram, ja muszę powiedzieć, że u Kuby jest taka książka i taka książka leży przy wejściu w lokal. Prosto leży i klienci, którzy jeszcze nie wiedzą, co oni będą robili, prosto przyjechali odpoczywać albo degustację, dopóki gotuje się tam na kuchnię coś, oni biorą i czytają tę książkę. To, które zapisy były zrobione poprzednimi ludźmi i to bardzo pomaga. Tylko, że to ma jedną wadę. Jaką? Romeli? Jest za późno. Jest za późno. Może pan przetłumaczyć? Radę też bez sensu, bo inaczej mi dostaniemy taki feedback. Dobrze, to teraz żebyśmy uporządkowali. Ona ma bardzo dobrą wartość dla nas, taką wizerunkową. Możesz tłumaczyć? Dobra, okej. Ona ma wartość jakby dla was wizerunkową, ale z punktu widzenia promocyjnego jest za późno, bo on już przyjechał. Oczywiście pomoże tak naprawdę, tak? To ona popatrzy, fajnie mu to zrobi, ale ta rekomendacja, czyli to polecenie powinno być wcześniej już, to polecenie, tak? Manam de sanam chamowa, manam de una jego super gan chobili. Tam była przyszły, sami to mamy drog, jest igniary, stubrot, dalej nie buli, tak? Czyli to, co by napisał w tej książce, powinien powiedzieć, że tak powiem, trochę w nowych czasach publicznie, na przykład w social mediach. Byłem, pokazałem się, oznaczyłem. Bo to jest rekomendacja, która teraz jest bardzo ważna. Bo to jest czana telewizji. Jako praktykula, Facebook zagrał się, Instagram się grał się, media
No, w mediach społecznościowych. Teraz już ludzie pisać już nie za bardzo. I racja. Dobrze. Popatrzcie teraz jeszcze, panowie i panie, na kategorię. Oczywiście nie jest naszym zadaniem w tej chwili omawianie wszystkich form enoturystycznych, festiwali, szlaków i tak dalej, bo po pierwsze jeszcze mamy co najmniej 7 dni, w których będziemy rozmawiali przy różnych jakby wersjach. To jest pierwsza rzecz. Nie ze mną, ale z moimi kolegami, ale w Gruzji będziemy rozmawiali o tych elementach. Jeszcze raz? Dobrze. No bo tutaj mamy standardowe zwiedzanie winnicy, pobyt z noclegiem. Moje winobranie robione, moje święto na otwarcie sezonu. W Polsce to jest święto młodego wina. Tak jak mamy... Znacie burcoka albo wszystkie młode wina, tak? Zrobione w tym samym sezonie po 3 tygodniach, które się pije jako bardzo młode wina. No to też może być takie własne jakby wydarzenie. I teraz jeszcze kilka takich slajdów, które bym chciał wam pokazać, takich przykładów z Polski. No klasyczna, standardowa, jakbyśmy powiedzieli, sympatyczna prezentacja w winnicy, niedaleko tutaj u naszego jakby kolegi. To też jest taka forma, od której wszyscy wyszli, bo to jest najprostsza forma zorganizowania, niezależnie od tego, jaką infrastrukturą praktycznie dysponujemy, tak? Bo wielu winiarzy do dzisiaj korzysta z możliwości przyjmowania gości, a ma taki klasyczny namiot, tylko dobrze urządzony, który nie wymaga wielkiego budynku, a jednak pozwala w sezonie przyjmować gości, tak? Tu jest na przykład, pytaliście mnie o święto, jakby własne. Tu na przykład nasz kolega jest jednocześnie winiarzem i pszczelarzem. I połączył dwie rzeczy. I akurat mamy tutaj miodobranie w tym momencie w winnicy. Mój krasny. Tak. I mamy tutaj część związaną z pokazaniem, kim jest pszczelarz, jak robi, bo to jest też bardzo naturalne. I mamy rozpoczęcie miodobrania. Takie medium, które się nazywa Instagram. I tam komunikuje się ze swoimi odbiorcami. To są głównie oczywiście akurat w tym przypadku ludzie z goście z Polski. Ale prowadzi to w sposób, prowadzą to, bo trzeba powiedzieć, że to są kobiety przede wszystkim. Jeżeli chodzi o prowadzenie tej komunikacji, ale winnica jest rodzinna. I mają bardzo kreatywne takie nowe pomysły na to, jak zachęcić ludzi do tego, żeby przyjechali do winnicy, bawili się z nimi i cały czas dostarczać im nowych wrażeń. No i na przykład oprócz tego, że to było, to w tym roku jeszcze powstało wino typu Petna, które się nazywa Piesekko, czyli inaczej mówiąc, jakby to powiedzieć. Piesekko to jest gra słów.
Tak? Rozumie pan? Pies, kompany. Nie kompany. Mamy prosecco, mamy piesekko, mamy skojarzenia w różnego rodzaju, tak? Tak. Na przykład. Od psa. Dlatego, że również, że tak powiem, nie ma wątpliwości, to są psy związane z wincą. Te piesekko to jest ich szczególne nazwa pojładna, czy na przykład inne winiarzy też mogą... Nie, to co oni sobie wymyślili tą nazwę. Piesekko, no bo pies. To po prostu to jest... Taka fajna nazwa. Gra słów. No na przykład, no, jak ktoś sobie coś pomyli, mamy różne nazwy. Zresztą ta linia się nazywa, nie wiem, jak jest po gruzińsku, musi pan przetłumaczyć bagno najpierw. Bagno, takie jak się wpadnie w bagno. A wiecie, co to jest po francusku? Chateau? To jest bagno. Chateau? Nie. Chateau to jest chateau. No ale po winiarsku chateau, tak? A Chateau Rasmus. Wiecie, tak. To teraz połączymy dwa słowa. Chateau Bagno. Chateau Bagno. A dlaczego? Bo jest to trochę znów zabawa w inne trochę wina, w eksperymenty i taki uśmiech trochę do naszego gościa, tak? Aha, to jest Esaris Ugrot Ragaca, Tamasiwita, Hali Ragaca. Bo Chateau jest poważne czasami we Francji, ale w zestawieniu z bagnem może się śmiesznie kojarzyć, tak? Aha, no. A nie nazywa się Chateau, no bo nazywają niektórzy Chateau. Ja to nie. Ale jest. A ja znam kilka, już nie mówiąc o tym, że kilka winnic się nazywa w Gruzji Chateau. Tak. A jeszcze na dodatek, dlaczego bagno? Bo miejscowość, w którym one są, nazywa się Bagieniec. Mm-hmm. Na Dolnym Śląsku. Taka zabawa od miejsca. Sitkowi sama się, to jest taka gra słów, które dla nich wytłumaczy. No tak, ale mamy Chateau Bagno, to jest nazwa. Bagno to jest po gruzińsku jak? Ciałowi. A od bagno mamy nazwę miejscowości, w której one są. No, miejscowość się nazywa. Bagieniec. Chodzi o to, że mamy jakby pomysły na to, jak kreatywnie nazywać swoje wina, jak robić imprezy. I na zakończenie muzycznie was pożegnam, bo już mamy taki czas, że bardzo dużo rzeczy sobie opowiedzieliśmy. To jest winnica nad Dunajcem. Mała rodzinna, która robi własny festiwal Vitis Music Sfera Festival. To jest widok z winnicy, tu jest rzeka Dunajec, to jest mała winnica hektarowa z widokiem na Dunajec. Przepięknie położona. I prowadzi to rodzina. Odziach jest tak potrzeba, odziach Michał z moją wnuką. Karolina, która jest córką właściciela i winiarką również. Karolina, Romelicaris, Globelis, Kaliszwilida, Michał. Jest zawodowym muzykiem po Konserwatorium Akademii Muzycznej i gra... Profesjonali muzykosi. A z drugiej strony ukończyła Podkarpacką Akademię Wina i jest wykształconym winiarzem. Aris... Postanowiła połączyć te dwie pasje i w ten sposób mieć pomysł na promocję winnicy. Tam się koło się gaje tiena, tak oni cały się Sachmianowa, Sachoreli, profesja. I od kilku lat organizuje, można powiedzieć, prywatnymi siłami, w zasadzie przez fundację, ale założoną przez nią. Sakutari Zalewi. Tygodniowy festiwal muzyczny w winnicy, dokładnie z tą widokiem na rzekę, z taką małą salą koncertową wprost w winnicy. Oto jest widok. Tutaj? Na którą zaprasza
muzyków wysokiej klasy, którzy przyjeżdżają, jakbyśmy powiedzieli, na głęboką wieś daleko do winnicy i wykonują profesjonalne koncerty z publicznością i z winem. Akcja modia. Specjalnie grupy, profesjonali, muzykosywi. Pożytecznie i bardzo przyjemnie. Ja się cieszę, że nie pozwoliliście nikomu zasnąć ze swoich kolegów i nie daliście, powiedziałbym się, wyrwać, powiedziałbym, z tego, powiedziałbym, utartego szlaku, to po pierwsze. Ja zapraszam was już dzisiaj na drugą część naszego spotkania, no powiedziałbym kilka tysięcy kilometrów stąd. Będzie mi bardzo miło spotkać się, bo mam jeszcze przygotowanych dla was sporo niespodzianek marketingowych. Dziękuję.